kochani, cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na vloga. My właśnie jedziemy przez takie malutkie wioseczki, dlatego że odwieźliśmy dzieci do szkoły i przedszkola i zmierzamy w kierunku miasta na cotygodniowe zakupy w końcu czwartek. Raczej food haulu dzisiaj nagrywać nie będę, bo to bez sensu pokazywać Wam ciągle te same produkty. Jeżeli coś mi się fajnego trafi, to po prostu to nagram i tyle. A tak w ogóle spędźcie razem z nami dzień, zrobicie razem ze mną kupytka, pójdziemy na spacer i tak dalej. Taki zwykły, standardowy, domowy vlog. No hej, cześć, słuchajcie, kąt jest bardzo dziwny, tam jeszcze jest trochę bałagan, ale znaczy widoczny, bo chciałam powiedzieć, że szukałam kąta w kuchni u mnie, takiego, żeby móc usiąść i żebyście nie widzieli brudu, bo jest taki syf wszędzie, wróciłam właśnie z zakupów, zakupy są wszędzie, na stole, cały tamten blat, cały ten blat i cały ten parapet, bo będę dla Was nagrywała polecajki z Lidla na Instagramie, natomiast tutaj mam kilka rzeczy do pokazania, zakupy standard. Pełno sałat, korniszony, truskawki, kiwi, wędliny, co to jest? Seler, ser żółty, chrupki kukurydziane, rzutkiewki, mleka, pieczarki, mięso, chlebek, bułki, olej, kółka, jogurty jeszcze jedne, mozzarella, ręczniki papierowe, papier toaletowy, pasztety, więc już macie w skrócie, co dzisiaj kupiłam, wszystko. Kupiłam Cię wszystko, kapsułki do prania, nie podoba mi się, że mi się tak uklepują włosy, a właśnie a propos włosów, będę tak zmieniać tematy, to jestem umówiona do fryzjera na koniec listopada, ale chcę go przełożyć na początek grudnia i razem we vlog ma się zabrać Was do fryzjera i zrobić sobie małą zmianę. Nie będzie to cięcie na długości, natomiast na objętości na pewno, natomiast kolor nie będzie zmieniony, ale trochę powymyślamy. Pooglądałam trochę internety i wymyśliłam coś fajnego dla siebie, potrzebuję zmiany, nie narzekam na włosy absolutnie, szybko one rosną mega, jak widzicie dzisiaj je lekko pokręciłam, no ale mam na siebie pomysł, ale tak jak mówię, chciałabym to udokumentować, stwierdziłam, że Vlogmas będzie bardzo dobrym miejscem do tego, poczekajcie chwilkę. Dobra, przepraszam, mąż wszedł, myślałam, że coś będzie chciał ode mnie, ale nic nie chce. Więc słuchajcie, jakie dzisiaj jaja wyszły, to Wam chciałam powiedzieć. Tak jak mówiłam Wam, dzieci odwieźliśmy, pojechaliśmy na zakupy. My na zakupach fajnie, bo ekstra, nareszcie w dwójkę, spokojnie i tak dalej. Do czasu ledwo weszłam na Lidl, dzwoni telefon, a to wychowawczyni Łucji mojej z przedszkola, że Łucja, słuchajcie, to jest naprawdę, to się nigdy nie zdarzyło, odkąd Łucja chodzi do przedszkola, chodzi od 1 września. Płacze i nie chce się uspokoić, uspokaja się na sekundkę, próbowały panie, ale dalej płacze za mną. Żona tęskni, żona cierpi, żona chce do mamy i tak dalej, i tak dalej. A mogłam już przypuszczać, że coś się będzie działo, bo dzisiaj pierwszy raz Łucja jechała do przedszkola i mówiła: mamo, ja się boję przedszkole. Wy boisz się? Naprawdę? Nie, ale smucę za tobą. Będę tęsknić. I tak powtarzała to. Ja dobrze, córeczko, ja też będę tęsknić, ale niedługo się zobaczymy i tak dalej, i tak dalej. No, ale okazało się, że to był po prostu taki dzień. Przyjechaliśmy prosto ze Zgorzelca, zrobiliśmy szybkie zakupy, wróciliśmy drogą powrotną z powrotem koło szkoły, zabraliśmy Łucję, tylko otworzyły się drzwi, ona cała zapłakana, czyli w ogóle nie przestała płakać, mimo że pani jej powiedziała: dobrze, to ja zaraz jej powtórzę, że Państwo po nią przyjadą. I dalej płakała. I słuchajcie, z taką wdzięcznością wracała: dziękuję, mamo, że mnie zabrałaś, dziękuję, że mogę być z Tobą w domu. I pytam się: Łucję, ale jutro będziesz chciała iść? Tak, jutro już tak, bo jutro idą na cmentarz, musiałam jej kupić znicze dzisiaj, jutro już tak, ale dzisiaj po prostu taki dzień. I słuchajcie, tylko weszła do domku, zjadła truskawki i tutaj umyłam i pobiegła do pokoju się bawić, więc no wybaczam jej to i dlatego też zabrałam ją, bo żeby ta sytuacja faktycznie była, że ona co drugi dzień nie chce iść do przedszkola, czy coś wymyślam, może to od dzisiaj się zacznie, tego jeszcze nie wiem, oczywiście, że tak. Natomiast nigdy nie miała miejsca taka sytuacja. Były momenty, że jej się nie chciało, ale za chwilę się rozkręcała i było wszystko super. Natomiast w takiej sytuacji, Wania bawi się maskotką, nie było jeszcze, żeby ona płakała i nie chciała tam być, więc po prostu miałam możliwość ją odebrać, więc ją odebrałam. I to tyle. Dobra, teraz się obracam i pokażę Wam kilka ciekawostek innych rzeczy, jakie kupiłam w Lidlu. Dobra, więc słuchajcie, różne gadżety do włosów, te akurat gumeczki mi się spodobały, więc je wzięłam, po 5,99 były. Oczywiście Łucji nie brakuje żadnych gadżetów, ma tego pełno, ale no ja się nigdy nie mogę oprzeć takim cudom, więc wzięłam raz jeden. No jedno po prostu, gumeczka i spineczka, widzicie? No to ja powiedziałam spineczki, widzicie?
A myślałam, że to jest gumeczki dwie. No dobra, gumka i spinka. Będziemy kombinować z fryzurami, więc takie coś. Makaron, który jest cudowny, przecudowny. Słuchajcie, wystarczy go po prostu 3 minuty ugotować. Makaron udon się nazywa. 3 minuty ja go gotuję, gotuję do tego fasolkę szparagową, wszystko polewam sosem teriyaki i mam przepyszny obiad. To jest moje ulubione połączenie. Ale z sosem pomidorowym można zrobić jak chcecie. Z warzywami, z kurczakiem, ze wszystkim. Makaron udon cudowny. Genialnie szybki w przyrządzeniu. 4 minuty, tak? 4. Ja mówiłam 3. No dobra, bo ja 3 go gotuję. No więc makaron, polecajka kolejna. Następnie wzięłam nowość. Nigdy nie próbowałam tych batonów kubańczyk. Nigdy, nigdy, bez cukru, ale zobaczymy, jak to smakuje. Ten akurat słony karmel, więc jeden z moich ulubionych smaków. Kosztował 2,99. Następna polecajka, to może nie jest jakieś wielka hiperodkrycie albo nowość, natomiast duże opakowanie borówek amerykańskich, 400 gramów, ja uwielbiam borówkę amerykańską do mieszanek różnych musli, dosypuję sobie i do jogurtu, więc wzięłam takie większe opakowanie. I jeszcze jedna, już bardzo dużo świątecznych rzeczy jest i wzięłam takie posypki, przydadzą nam się napierniczki, gwiazdeczki, właśnie w takiej bardzo spokojnej tematyce kolorystycznej, bo były bardzo kolorowe, przeróżne, cukrowe misie, cukrowe laseczki, przeróżne rzeczy, ja wzięłam takie cuda ze względu też na to, że będę piekła niedługo tort do przedszkola dla Łucji, więc to tyle innych rzeczy, które Wam chciałam pokazać. Witajcie ponownie, grubo mi w tym swetrze, jak nie wiem, ziemniaki tutaj mam, jajo wbijam i co, mąka sypie i robimy kopytka, tak jak mówiłam, do gulaszu i powiem Wam szczerze, ostatnio staram się naprawdę wykorzystywać wszystko, co zostaje i tak właśnie wykorzystuję dzisiaj ziemniaki, które zostały z wczoraj. Wczoraj była rybka z ziemniakami i właśnie mówię, trochę tych ziemniaków za dużo ugotowałam, przepraszam, że tak się trzęsiecie, więc postanowiłam dzisiaj zrobić kopytka po prostu do gulaszu, do sosu. A sosik to i papryka, i pieczarki, i cebulka, i troszkę mięska, więc taki troszeczkę miszmasz. Dobra, ale ja nie przedłużam, kleję tutaj, troszeczkę czasu mi zeszło, bo Instastory też dla Was nagrywałam i tak trochę się zasiedziałam, a Łucja, że jest w domu, to co chwilę, mamusiu, a przyczepisz mi tory, mamusiu, a podasz mi tamto, a podasz mi siamto, a zrobisz kanapeczkę i tak dalej, i tak dalej. No dobra, okej, zajmuję się tym, ale fajnie, jeden plus dzisiaj, że nie muszę po dzieci wychodzić na autobus, bo jak Ignacy jeździ sam, no a sam będzie dzisiaj wracał, to on już sobie radzi doskonale i matka nie jest mu w ogóle do niczego potrzebna. Jestem tylko potrzebna, jak Łucję prowadzimy, no bo wiadomo, ją trzeba odebrać z autobusu, zawsze dorosły tam musi być. Ale tak to już Ignaś sam przyjdzie, a potem pójdziemy sobie na spacer, bo dzisiaj nawet nie udało mi się z Wanią wyjść. Znaczy ona była na podwórku naszym, ale tak, żeby pospacerować, to nie. Więc pójdę już z dzieciakami, zabierzemy Was ze sobą, bo na dworze mamy 20 stopni w cieniu, więc wiosna pełną parę. Dobra, wrze mi tutaj woda na kopytka. Zapomniałam powiedzieć, że w wolnej chwili, wybaczcie brudny, ten będę myć zaraz, jak pogotuję wszystko. Barszcz ukraiński ugotowałam w wolnej chwili, a tutaj mamy kopytka. Trochę ich wyszło, patrząc na to, że tych ziemniaków troszkę zostało. Na pewno rodzina się naje. Dobra, gotujemy. No tutaj gulasz na patelni. Okej, wszystko zaparowało, do później. Ej no, całkiem sporo mi tego wyszło, jak dla trzyosobowych zjadaczy. Ignacy, mąż i Łucja. No naprawdę sporo. Ja dzisiaj przystanę na barszczu. Dobra, ale parują. Dobra, lejemy sosem i karmimy. Przynajmniej teraz Łucję i męża, a na Ignacia jeszcze czekamy. Hej, witam ponownie. Miał być spacer, ale Łucja zdecydowała, wyprosiła mnie, żebyśmy zaliczyli dwa place zabaw, więc o takiej porze wyszliśmy, gdzie Ignacy już ze szkoły wracał, zebraliśmy go. Jesteśmy na jednym placu, później pójdziemy po pieska, pójdziemy z Wanią na drugi plac zabaw. No i tak się wybawimy na dworze, bo jest wiosna, jest po prostu wiosna, mi w tym swetrze jest po prostu za gorąco. Naprawdę mega ciepło, w październiku. Witam po raz ostatni. Ja Wam powiem, że jestem najprawdziwszym gamoniem pod słońcem.
Wróciliśmy z placu zabaw, a trochę nam się przedłużyło, o tym zaraz. Zrobiłam trening, poszłam pod prysznic, założyłam sobie czystą, dopiero wypraną bluzę i zaczęłam wyciskać maskę, tą oglinkę, na pędzel. Tak, jak szczeliło, bo się okazało, że ona się zatkała, tak, tu się oblam, tu, na rękawie. Spierałam to teraz, ale to raczej nic nie da. I tak już bluzę teraz nie ściągnę, maskę, więc muszę czekać. Nałożyłam sobie olej, ale na samym skalpie, później umyję jeszcze głowę wieczorem. Słuchajcie, wyszliśmy na plac zabaw i koło placu zabaw przechodziła moja ciocia ze swoim wnuczkiem, czyli mojej kuzynki synkiem, małym. Łucja jak zobaczyła, że Mikołaj jest, to już nie chciała wracać do domu. I tak nam zeszło półtora godziny. Przenieśliśmy się tylko na inny plac zabaw i dzieci się tak bawiły. Więc wszystko w opóźnionym tempie, dobrze, że mam wolne, bo mogłam iść z dziećmi pokorzystać na dworze. Ignacy przyniósł plecak, przyniósł wszystko do domu i wyszedł do nas jeszcze na plac zabaw, tam poganiał trochę. Bo dzieciaki były i tyle. I już ja jestem po treningu, tak jak mówię, Ignacy już odpoczął. Plecak nie stoi tu bez powodu, bo musimy usiąść do lekcji. Mimo że jak na nas, to jest późna pora, dlatego że on do 5 ma wszystko zrobione, jest 25, a my dopiero zaczynamy, a trochę tego jest, ale jutro już piątek i tym się pocieszam. Dziękuję Wam serdecznie za obecność tutaj, za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję. Pa! Już niedługo na moim kanale pojawią się ulubieńcy, mieszani, kosmetyczno-niekosmetyczni. Będą filmy, będzie trenerka, treningi tak zwane, będzie serial, będzie jedzonko, będą zapachy, będą środki higieny osobistej i będą kosmetyki. Więc mam nadzieję, że jesteście ciekawe, co powiem w tym filmie. Dobra, a teraz do zobaczenia. Pa!